Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Country Balls Heroes. Kochani, to wy zadecydowaliście, że będziemy kontynuować tą serię. Nie przeczę, że niezbyt jest mi to w smak, ponieważ no gra jest spoko na pierwsze godziny, no dwie, trzy maksymalnie, aczkolwiek potem już jest coraz gorsza, jeżeli chodzi o rozgrywkę całkowitą. I tak, dzisiaj nie będziemy grać żadnej kampanii, tylko zagramy sobie na trudności mapy zaawansowane. I zagramy sobie już własnymi mapami. Chcieliście, żeby wam pokazać mniej więcej jak to wszystko wygląda, dlatego zdecydowałem, że właśnie tak zrobimy. No i widzę, że na przykład Japonii tutaj nie ma. Niestety Japonii jeszcze nie ma w Country Ballsach, chociaż widziałem, że tutaj na tym logo są Japonice, ale Japonicy tutaj nie ma. Dobra, ktoś tam kiedyś chciał, żebym zagrał Chinami, tak więc spróbujmy sobie zagrać właśnie tą frakcją. Dobra, może być i ten. Oczywiście standardowo artefakt jako jedyny. I zagrajmy sobie może na Niemcy, UK. No mało tych zamków, wszystkie w sumie już widzieliśmy oprócz Chin. Niech będzie Rosja. No i kochani, tak jak właśnie wam powiedziałem, gra jest fajna na kilka godzin, dlatego nie wiem, czy będę chciał dalej kontynuować serię, czy to właśnie w tej chwili nie będzie ostatnia rozgrywka z naszych Country Ballsów, w sensie w tym tygodniu. Akurat myślę, że zobaczenie jak działają Chiny będzie fajnym zwieńczeniem tego wszystkiego. Co my tu mamy? Herbaciany ogród. Dostarcza ci jednostkę herbaty każdego dnia. I standardowo, złote drzewo. Złote drzewo trwale zwiększa moc odwiedzającego bohatera raz na bohatera. Wieża myślicieli. Zwiększa chińskie Tinker Bowl. Dobra, które to są jednostki strzelające? To jest pytanie. Jak to wszystko wygląda? Chiński Formel Ball. Jest to jednostka walcząca w zwarciu. Na 100%. Nawet nie pokazuje, czy to jest jednostka strzelająca, czy nie. To jest też do dupy, jeżeli chodzi o to. No i kochani, wiem, że wyszła beta multiplayera. Aczkolwiek, jak działa beta multiplayera? Wiem, że będą tego nie widzieliście, aczkolwiek, żeby włączyć multiplayer, trzeba wejść w betę. Ale jak się już zainstaluje betę, to nie da się grać w single player, tylko i wyłącznie w betę. W sensie w multi. Dlatego musiałem znów przywracać i tak dalej. Myślałem, że to wam jakoś pokażę, no ale niestety. Dobra, budynek dom partii. To na pewno strzelające jednostki. Zwiększamy sobie wszystko. Nic tu już więcej nie mamy. Jezu, tak mi się będzie ciężko przyzwyczaić z tamtej poprzedniej gierki, jeżeli chodzi o grę turowe. Że o matko. Nowy poziom. Nawet dwa. Dobra, ale dzisiaj sobie pójdźmy może na zbieractwo. Co wy na to? Pozbieramy sobie surowce troszeczkę więcej. Ilość surowców zbieranych. Ale to jest to samo. Właśnie o to mi chodzi, że tak naprawdę... Tak naprawdę ta gra ma pewien problem. Nawet kilka, tylko... Tylko jedno ma taki podstawowy. Dobra, nie mamy nawet jeszcze towaru na bohaterów, więc sobie nie wykupimy kolejnego herosa niestety. Teraz kupię. Mount Setung. Dobra. No właśnie, na przykład to. Widzicie? Ta gra ma problemy w ogóle z wyborem nawet ścieżki. I to jest irytujące w tej rozgrywce, w tej grze. Że jest bardzo, ale to bardzo niedopracowana. Ona nie mówi, że jest zła. Bo gra się w nią naprawdę bardzo przyjemnie. Aczkolwiek ma bardzo, bardzo mały rozwój, taki swój osobisty.
Znacznie lepiej grało mi się w te Heroesy, gdzie mieliśmy ataki jakby w formie rzeczywistej. Stanowczo lepiej mi się grało. No tylko tam jest za to taki problem, że nie mamy żadnego scenariusza. Jeżeli chodzi o takie walki, no to jest tak samo fajne na kilka rundek. Ogólnie, jeżeli chodzi o gry właśnie typu Heroesy, to są dobre, żeby włączyć raz na jakiś czas, a nie żeby tak tryhardować nie wiadomo ile. Dobra, ratusz. Mącytung, podejdź sobie ty bliżej. Wybieramy ci jednostki. Tam się trafiło 4 do mocy, 10 do many. I jakaś koronka jeszcze. Elm Samurai Bala, idealny do Bukake i Seppuku. No ogólnie mówię, fajne są te nazwy. Naprawdę są fajne te nazwy. No ja sam jestem programistą, który wie, że ciężko jest stworzyć dobrą grę. Naprawdę, sam fakt nauki i tak dalej to jest... No mówię, to jest ciężki temat. Umiarkowana, ale tędy przejdziemy. W szczególności, że ta gra jest sobie na Unity, więc to no ogólnie... Inaczej, Unity jest takim językiem programowania, że naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, to nie trzeba mieć żadnego talentu. Wiem, bo sam robiłem gierki na Unity. Może nie jakieś super hiper, może nie nawet typu Country Ballsy, aczkolwiek no robiłem, wiem na czym to polega. Ogólnie znam 2 języki programowania. W stopniu, że tak powiem, średnio zaawansowanym. Bo nigdy programista nie może powiedzieć, że zna doskonale język, bo zawsze gdzieś go coś może zaskoczyć. Aczkolwiek... No, Unity nie jest trudnym językiem. Możliwe. Możliwa, prawdopodobna. Pociąg towarowy do Sławkowa jest opóźniony. I... Hop, hop, żółtku. No i właśnie tak samo te teksty. Niektóre teksty są naprawdę bardzo świetne i zabawne, a niektóre są żałosne po prostu. Ewentualnie niezrozumiałe. Więc bardziej, jeżeli chodzi o tą grę, no to czepnąłbym się jakości wykonania niż pomysłu. Pomysł naprawdę jest bardzo świetny. No ale jakość wykonania, no niestety, powalająca nie jest. Tych dwóch, dobra, świetnie. Nie, chyba jeszcze nie dojdą. Jednak. Dwóch. Kurde. Lekkie straty będziemy mieć niestety. Zabijesz dwóch? Jeden, dwa. Jeden. Kurka, wódka. I Seppuku. Spore straty. Japoński ogon. Lecimy w następne. Idziemy na atak bohatera plus zbieranie surowcy. Umiarkowana. No to co to jest? Uuu, co? Niech te walki. Chiński rynek. Chińskie targowisko, tylko odważny bohater taki jak ty może spróbować oszukać Chińczyka. Uważaj, Chińczycy nie zapominają. Chińczycy nie zapominają. To jest jakiś artefakt dodatkowy. No, możemy ograbić. Co my tu mamy jeszcze do kupienia? Wielki mur, poziom drugi potrzebujemy i żydowskie targowisko jeszcze. W
Kolejne osiągnięcie odblokowałem. I did it. Co to jest? 6-12-2. No to ba. Lepiej stanowczo opłaca. A to co to jest? 8-2. Nie no, ja magiem nie jestem. Widzę, że te statystyki są lepsze znacznie. A przynajmniej jeżeli chodzi o atak. No, brak punktów ruchu? Jak to możliwe? Zablokowałem go. 3 punkty siły. To będzie magia. Memmana. Umiarkowana. No nie, nie będę ryzykował wszystkich jednostek. Kupmy sobie jeszcze strażnicę. Trochę się wyjebiemy z kasy na początku, ale przynajmniej będziemy mieć jakieś jednostki, żeby się stąd wydostać, bo się zablokujemy w rozwoju. Jakkolwiek to brzmi. Będziemy musieli tych rozwalić, żeby sobie tą kopalnię kasy ogarnąć. No dobra, tamtego nie ruszamy. Nie ma to większego sensu. Wracamy po jednostki. Pole ryżowe. Niech będzie. Tak samo z tego co pamiętam, problem był tutaj z tym, że te jednostki się nie odświeżały co jakiś czas, tylko po prostu miały problem z tym respawnem. Więc no właśnie na przykład tutaj jest problem z efektywnością wykonania, no gdzie przyrost jednostek naprawdę jest podstawową taką funkcją tej gry. No bez tego niestety nawet nie ruszymy. Ale widzę, że tutaj już to normalnie chyba działa. Nie wiem, czy ja tutaj jakiegoś buga złapałem, czy może oni już to zaktualizowali, aczkolwiek pamiętam, że problem z tym był. Kamienna armia. Nazywało terakotowa armia, ale okej. Dobra, no to ja stąd już mogę wyjść. Prawdopodobna. Ja mam jakąś magię. No to nie to chciałem. Chciałem zobaczyć magię. Mój bohater coś takiego ma? No właśnie nie wiem. No i na przykład właśnie to też jest problematyczne. Bo nie wiemy, czy on ma cokolwiek. Hej, dzieciaku, chcesz zasmakować demokracji? Michał, dajesz. Demokracja w Chinach? Pozdro, 600. Rasz cika bliat. Sześć na sześć. Mogłem czego zaatakować pierwszego, no ale dobra. Dziewięć DPS-a, dobra, nic mu nie zrobili zbytnio. I są zablokowani, ten nie jest zablokowany i ten nie jest zablokowany. Tyk, nie macie. Siedmiu? Nie, 7 DPS chyba było. Ten. Który teraz atakuje ten. 11. Zabił jednego, cholernik, no. Ja mogę go uleczyć? Mogę. 6. 15 jest tu, 14 jest tu. Critical. Dobra, którego strzelamy? 11 jest tu. No tych chińskich farmerów mogą mi walnąć. Pyk. Ej, ci Meksykańcy są spoko.
No i czyżby zero strat? A no zero. Myślę, że expy standardowo jak śpiki. Prawdopodobno to są tylko plamberki, ale jeszcze sobie odwiedzimy siedzibę ONZ-u. Mówicie, nie ma tutaj tak samo morali ani z tych rzeczy. Zatrzymaj się, moje zamówienie nie doszło. Tak, tak, przyjacielu, twoja paczka jest w drodze. Czekaj, to nie jest odpowiedź. Ja nie mówić po polsku, ni hao bai. Dobra, plumberki. One są wolne dosyć. Jeszcze krytyk wpadł, świetnie. 4, No lipa. Dobra, one jednak są takie wolne. Ale jeszcze jedną turę powinniśmy mieć spokojną. Jedenastą. No, 5. Takie 2 na 10 trochę. No, ale jeszcze jedna tura będzie spokojna. Dobra, czy ja zabiję 13? 4-9. 5-9. 8, serio? Może być zaraz rzeźnia. Zaczekajmy. Ty mi też. Kurde, 5. Pecuci. Formal bole. Dobra. 4-4. 4-8. No jest szansa, że go zabiję. 8. Pięknie. To tu sobie, kurde. Krzywdę zrobiłem. Tylko tu sobie krzywdę zrobiłem. Jednego. Pyk 6. Samurai Jack rozwalił plumberbalka. Pyk. No jednak straciliśmy. Ale nie było źle. Tu będzie łatwa Texas Bowl. Za kasę. Inny, czy podobają ci się nasze sankcje? Ikao, nie, zapłacicie za to. Powinno być Rosji w tych czasach. Dobra, znów movement speed. Razem tych zaatakujemy. Zdąży do... Dobra, zdąży dojść, świetnie. O, tak powiem szczerze, bez rewelacji. No niby łatwa była łatwa, aczkolwiek z tymi Amerykańcami nam lepiej poszło. No i pyk jeden. Pyk. My już dwóch nam skosili, czy trzech nawet. Kończymy tych przy okazji. Wybijcie tych. Mogłem się wstrzymać, tak to bym jeszcze ich uleczył. Dobra, ale kolejny poziom. Więcej ataku bohatera. Co my sobie tu kupimy? Oczywiście wielki mur.
No właśnie, tak samo jeżeli chodzi o to. Problem jest z tym, że nie ma tej w ogóle akcji ataku na mury i tak dalej. No to też jest troszeczkę przykre. Bo jednak fajnie było się bronić za murów. No widać, że tutaj niestety tego nie ma. Tutaj niestety tego nie ma. Dobra, następna turka. Już mam to zrobione. Teraz pójdziemy na te hajsy. No. Oczywiście ekspy. Nie zadzieraj ze mną. Aha, chcesz. Ostrzegam cię. Nie obchodzi mnie to. Oddaj mi paczkę. No nie wiem, ja niektórych rzeczy tutaj może nie rozumiem, jeżeli chodzi o te żarty. Czy 10? Uuu. Dobra, walcie w tego. Ja sobie ich zaraz uleczę, no problem. Pyk. Pyk. Albo nawet nie będę leczył, nie ma sensu. Idźmy po jednej jednostce. Kolejne poziomki. Chociaż mogę ich uleczyć, kurwa. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Dobra, te krytyki można zwiększyć sobie. O nie, nie, jeszcze. Tutaj trzeba, żydowskie targowisko. My z tą kasą to stoimy tak 2 na 10. Się tutaj rozkupowaliśmy, aczkolwiek kasa nam niknie w oczach. Tego idziemy na tych już. No i na ratusz nas nie stać. Ale mamy żydowskie targowisko. Czego mamy dużo? 25 majonezu. Nie za herbatę, tylko za to. Nawet 200. Już mamy przyrostu 4000. To też jest sporo, plus tam 400 golda nam wpadnie. Nichao. Nichao. Uprawmy trochę złota. Świetny pomysł, zróbmy to. Dobra. Atakujemy was. Teraz 2 na 2? 0-3. ONZ Ball jest silna. One jeszcze nie dojdą do nas w tej turze, więc luz. Damy sobie radę bez problemu. 4. 4. No jest 0-3. O, udało jej się. Lux mode. I znów wrześni wyjątek. Pyk. I kończymy. Szybko, zwarto i gotowo. Bierzemy te hajsy. Dawno powinienem to zrobić. Nowy itemasek. 4 mocy i 6 many. Ech, no. Co ja mogę? Idziemy na Amerykańców. Tinkerbole. Które to były te Tinkerbole? Mhm. Wieża myślicieli. I musimy się trochę z kasą, że tak powiem, wstrzymać.
Dobra, czy mam w ogóle z nim szansę? Możliwa. Hej dzieciaku, chcesz zasmukać demokracji? No właśnie, no jest to samo. Te teksty naprawdę... Albo już powinny być wyłączone po jakimś czasie. Nie wiem, czy da się je wyłączyć, zaraz zobaczę. No bo one już nam nic tu nie dają, nic nam nie wnoszą. Damy radę nawet. Zobaczymy, ile one mają mówię speeda? 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie tury. Justice Ball. Justice Ball. Nie Justice. To Justice. Kurde, te Meksykańcy są spoko. Tak, kurde, krytyk padł mu jeszcze, no. Możliwe, że nam jeszcze nie dojdą. 2-6, nie. Wolę tego dobić. Tyk. Kurwa, genialne. El Mexico robi grę. Wieża 3200, kurde, sporo, drogo. Coś taniej? 1000? O, może być. Żebyśmy nie tracili tury budowania, ale zarazem się delikatnie rozwijali. Z eksów to ja nie zrezygnuję. Tam jest ropa przy okazji. Tylko tak, tutaj to Panda Reader Bowl. To jest ta chińska? Tak. To jest ta chińska. No to w sumie jak już tu jesteśmy, to... 3000, 3200... drogo sobie liczą skurczysynki. Dobra, ulepszmy tą wieżę. Przejdźmy się trochę niżej. Pewnie będą surowce. Dobra, jest kolejny tydzień. No i właśnie, tutaj powinno być ogłoszenie, że jest kolejny tydzień i tak dalej. O, jakieś ostrzeżenie, że masz jakieś punkty ruchu niewykorzystane czy coś. O, antyczna wiedza zawarta w tym monumencie czyni ciebie lepszą kulką. Większość statystyk twojego bohatera zwiększa się. Umiarkowana. Król Corvinus Ball. Rękawica nieskończonej kulki. Kurde, poszedłbym tam. Korci. Dobra, ale idziemy po jednostki. Lećmy po jednostki. Na nic nas nie stać? Lipa. No to Lipton. No, możemy od razu to wziąć. Już nas na coś stać? A huk, nie stać. Tak mówiłem, żeby nie stać w progresie i no niestety, stoimy w progresie. Możesz wejść do zamku. Dziękuję. Pyk. Dobra, mamy armię. Teraz nawet na Corvinus Balla możemy wygrać. Możliwa. To też jest możliwa. Cyk. A spróbujmy. Będzie ostatnia walka na dzisiaj. Ojej, easy. Ja tu się martwiłem, mówię, kurde, może jakieś Chińczyki będą mocne, a tutaj widzę, że nie.
Ile oni mają ruchu? Sporo mają ruchu. Te jeszcze nie dojdą, ale następny już tak. Dobra. O, odblokowano osiągnięcie It's Over 9000. Nawiązanie rozumiem, aczkolwiek... Nie rozumiem, dlaczego nam wpadło to osiągnięcie. ONZ walić. Jeszcze nie dojdą. Siedem, jedenaście. Pyk. Pięć, dwanaście. Pięć, sześć. Pyk. Czternastu zabijesz, dziewięć, czternaście. Pyk. Pyk. No i dobijamy ich. Honey. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i głosowanie na następną serię macie oczywiście na stronie spookyshirom.pl. Przypominam tylko wam, że jeszcze w piątek o godzinie 22.30 startujemy z naszym serwerem Minecrafta, gdzie możecie się oczywiście dopisać na whitelistę na naszym Discordzie, który również jest na stronie, ewentualnie w opisie filmu. Tak więc, no co, trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego razu. Hej, hej!